Dzień dobry, znowu te nudy. Dzień dobry. Nie, będzie ciekawie. A, to przepraszam w takim razie. To jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień Dzisiaj będzie bardzo ciekawie. Dzień dobry. Krzysztofie, masz podobno postulat, z którym ja chciałbym się zgodzić od razu. Chcę willa. No właśnie, ja też, ale ty masz. Ale chcę drugą. Poza tym chcę w centrum miasta, a nie pod miastem. Mam pod miastem. A ja nie mam żadnej. A ja na przykład tak, nie mam miejsca parkingowego, tak. nie, nie mam psa, a jakbym miał willę z Ogrodem, to obiecuję, ben, będę miał dwa psy, albo nawet trzy, z czego jednego mogę wziąć ze schroniska i nazwać go na przykład Przemysław. Nie, znaczy to będzie bardzo niegrzeczne, co powiem, ale gdybyś wziął czarnego psa, to. Mógłbyś go nazwać Murzyn, tak? Nie, mógłbyś go no, nazwać Czarnek No bardzo śmieszne z góry przepraszam, to było mega chamskie. Nie, ja też bardzo przepraszam ale... za kolegę. Natomiast wiecie już, do czego pijemy. Znaczy nie pijemy, ale o czym mówimy. Villa Plus. Pies Plus. Nie, przepraszam. Villa Plus. plus. A, jednak miałeś rację. Nie, to chodziło o willę. Otóż, drodzy Państwo, gdyby Wam przyszło do głowy na przykład prowadzenie działalności edukacyjnej no, już mi przyszło do głowy, jak tylko przeczytałem o tym programie. To... <noise> to w takim razie jesteście baranami, bo nic nie dostaniecie. Ale gdybyście na przykład byli znajomymi, Mr. Czarka. Albo tymi, którzy mają dojście do pana ministra. No, tak. To wtedy możecie dostać pieniądze na zakup drogiej nieruchomości. Oczywiście. Miliony złotych. No, albo tysiące, setki tysięcy. No. Tak, No ale to... setki tysięcy to dalsi znajomi. No, no też, szanuje, albo tak. w innych miastach, bo tam jest gdzie indziej na prowincji. Jest. No, tak. To jest znasz tego ozenka? Nie, ja w zasadzie go nie kojarzę. To tam. Pół, e, bańki. pół bańki. No, Niech ten mieszkanie wyremontuje, tak? No, tak. No, szansę, no. Słuchaj, nie, no trzeba się oburzyć. Tak, nie, ale teraz zupełnie serio, no. Poczekaj, bo już trzeba się oburzyć. No trzeba. Kradno. Nie, właśnie nie kradną. Właśnie to jest cudowne. Nie, wszystko jest na artist. A, no to, to tak, <grym no, <grym oczywiście. W żadnej prokuratury, nic nie będzie. W żadnej prokuratury, nic nie będzie. Mają forsetę tę roznają i cześć. I kto bogatemu zabroni? Tak. Yy, założenia są. Genialne. Okay. Nikt się nie może przyczepić do żadnych założeń. Słuchajcie, państwo rozdaje pieniądze na edukację. Daje szkołom, daje organizacjom pozarządowym. No i są organizacje, mówią, my edukujemy. A mhm. co robicie? No tam. Stanowski edukuje mazurka, a mazurka stanowskiego. A nie, no to się należy willa. W zasadzie powinni na łebka, nie? No tak. Wiesz co, no, od razu nabrałem zapału do edukowania, nie, nie ukrywam. Przeczytajcie jakąś książkę. Natomiast najlepsze jest to, że po 5-10 tak latach możesz tą nieruchomość po prostu sprzedać. I... I nie, pieniądze są twoje. Nie, ale właśnie po co sprzedawać? Ale właśnie po to sprzedawać, bo najpierw kupujesz taką nieruchomość pod działalność edukacyjną, ale to trzeba na spokojnie z tą edukacją. To wiesz, kred, kredek się nie kupuje w 5 minut. Nie, to e, trzeba się zastanowić na trzeba tym, Trzeba się jak zastanowić. Kredki. Więc spokojnie kupujesz kredki. Mówisz, to są przygotowania do startu działalności edukacyjnej. Czekasz, patrzysz, analizujesz. Zastanawiasz się, powołujesz jakąś radę programową. Och, nie jedno. W radzie programowej mogą być pozostali domownicy. No bo przecież, a, albo znajomi sutryka. A, albo znajomi sutryka, oczywiście. No i nagle patrzysz, o kurczę, już 2028 już mogę sprzedać tą nieruchomość. No ale, co? ale przecież edukujesz. A, a zapał mi minął do edukacji, a. a najgorzej jak edukuje ktoś, kto nie ma zapału. I no możesz, nie, to wtedy jest... Patrzysz sam nie. sobie w lustro, w swoje odbicie i mówisz Szy? Stanowski... Czy ty naprawdę będziesz dobrym edukatorem, skoro minął ci zapał? I wtedy sobie mówisz: Nie będę, i nie będę krzywdził tych dzieci swoją, swoim brakiem zapału. Ale już Wille jest, i co z nią zrobić No musisz ją sprzedać. No nie no, gubię sprawę. Ale tak, I bierzesz kasę i Tak wtedy... robią ludzie krótkowzroczni. Tak? Ja historię. Ja nie trafił. ja bym o niej nie opowiadał, bo ona brzmi tak strasznie symetrycznie, że aż. Muszę że, że to to nie opowiadać. Tam ale, ta... jest, ale tam jest nasz, nasz główny bohater, Aha. nasz ulubiony bohater, więc muszę opowiedzieć. Słuchajcie, ja, słuchajcie, jak brzmi nazwa? Teraz powiedzcie sami. Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego. Zajebiście, ja bym, ja bym dawał nieruchomość. No i na przykład z tego samego założenia wyszedł minister w rządzie platformy, pan Karpiński. Wyszedł sobie, że. Kolegium Europy Wschodniej, Jan Nowak Jeziorański? Błagam Was, to jest jak. Kolegium Świętego Krzyża imienia Jana Pawła II. To jest no. tak dobra nazwa, że jej zazdroszczasz. Oczywiście. I dajesz wtedy pieniądze. No co nie dasz, no dasz. No, oni dostali nie pieniądze. Oni dostali e, zamek w Wojnowicach na Dolnym Śląsku. Poczekaj. Teraz po powiedzmy jacy oni. Taran, taran. W Radzie Nadzorczej <laughs> Kolegium Europy Środkowo-Wschodniej jest kto? Jest Paweł Kowal. Człowiek, który zawsze wie, gdzie leżą konfitury, jest Aleksandra Dulkiewicz, to prezydent Gdańska. Co prawda to jest we Wrocławiu, ale przecież z Gdańska do Wrocławia nie jest tak daleko. No jest były prezydent Wrocławia i jest kto? kto, kto, kto? Sutryk! Tak jest! mi <grym> ta ta teraz cały na biało Jacek Sutryk. On też jest mi się drogie w, w Radzie Kolegium Europy Wschodniej. I teraz słuchaj, oni pomyśleli tak jak ty że oni też będą tam prowadzić działalność. Edukować. Albo co innego robić. <knie> Mają zamek, słuchajcie, zamek jest naprawdę jak się patrzy. jest jakie koszta to w ogóle. Zobacz, ładny zamek, patrz. Ale tak, ale wiesz, to ogrzać, oni muszą jeszcze dostawać jakieś granty regularnie, nie, bo to... Nie, dostają, nie. nie. Stwierdzili, nie wiem, że to oni to teraz postanowili utrzymywać inaczej. Zrobili tam hotel. <laughs> no brawo. I wiesz, do e... czego nie mogą go wykorzystywać? Burdel mogą, y, otóż y, Skoro umieszczać, jest pod tam, umieszczać tam wiceprezydentów innych <coughs> miast, którzy przyjeżdżają do Wrocławia y, świadczyć usługi w radach programowych. Tak jest! Je, więc jest, jest to świetne. Natomiast jest to zarazem odpowiedź na wszystkie te argumenty pod tytułem jak pisiory przegrają władzę, to ich wsadzą do więzienia. Otóż obawiam się... <coughs> do tego hotelu <coughs> ich prędzej wsadzą niż do więzienia. Obawiam się, że tu nikt nikogo nie będzie wsadzał, ani ty, ci tych, ani tamci... No piękna historia. 2014 rok. Damy im zamek. No co? Naszym nie dasz zamku? No dasz im zamek. To przy tym wszystkim jakieś marne mieszkania, które rozdaje ten nieszczęsny Czarnek. Tak to Kurczę, się kręci niestety. To szczerze, to wolałbym zamek. Nie, to jest gorzej ogrzeć Nie, ale... Zostańmy z tymi dylematami. Ale ja już mam tą wilę. Rzeczywiście to jest do dobry punkt, który podniosłeś, że już mam. Zam zamek byłby spoko. Zamek Królewski się nadaje? Jest w centrum miasta? No, o, to bym połączył oba swoje pragnienia. Miałby, ogrody są marne, ale dobra. Ale to musiałby naprawdę mądro na co wymyślić. Czekaj, muszę. Słowo kolegium mi się podoba. Kolegium. kolegium. Do spraw wykroczeń. Kole Kolegium mm -hmm. Edukacji musi być długi długi. Kolegium chron, Edukacji. Ale... Choć on myśli na żywo, to może potrwać, naprawdę. <śmiech> <śmiech> bo on nigdy tyle nie myślał naraz. Ojej, skończyła mi się Wena. Kolegium Edukacji. Ale samo w sobie, czy w prostocie nie jest siła? Kolegium Edukacji, ale imienia. Kardynała Wyszyńskiego. <laughs> I korony polskiej. Bo tam zamek jest królewski, No tak, no to może. E ja na Trzeciego Sobieskiego, ale on nie był nie. królem, to znaczy świętym. To, imienia Krzyczaj, to był Królewicz Kazimierz, on był świętym. Ja to słabe. Nie, nie, Kardynał Wyszyński uważam, że to trafia w potrzeby patriotyczne. I Zygmunt III Waza, który jest obok, z piwem królewskim. Tak, czyli Kolegium Edukacji imienia Kardynała Wyszyńskiego i Zygmunta III Wazy. Tak jest. Razem. Razem? Można dodać nawet, tak wiesz. <laughs> tak, Dawał. Stanowski dostaje Zamek Królewski. Wy mi się też możecie się o coś postarać. Skoro jesteśmy przy Wrocławiu, tak. to czy mamy jakąś ciekawą historię? Bo jednak głupio byłoby tak powiedzieć tylko rzucić nazwisko w e, przestrzeń i nic. Wiesz, co jesteś z tą historią z poprzedniego tygodnia, co napadli na tą radę programową. też Nie, Radę Programową, y Radę Osiedla. Radę Osiedla, wykręcili <laughs> zamki, zmienili te zamki. E no, i tam ktoś został zwolniony z tego powodu, ktoś powołany, ten powołany to oczywiście wiadomo od kogo, ale to jest słaba historia, i uważam, że zrobimy inaczej. Jak? Tak, w tym tygodniu nie będzie sutrykaliów. Co kurwa? Nie, to nie będzie. Nie będzie. Uważam, że jak będą zawsze, to trochę się znudzą. To ja wam tylko powiem, że przecież nie tylko, nie tylko Wrocław jest na świecie opowiadaliśmy tyle razy o białym stoku. O tej słynnej toalecie. Tak. Za pół miliona. Tak. Otóż ona nadal tam stoi. I co? Nadal jest nieczynna. Nie uruchomili jej? Pokazywali ją wczoraj w telewizji. Stoi taka, przepraszam, obsrana. No czyli czynna. Nie. Jak wy się o to toalecie, że jest nieczynna? ona stoi obsrana przez ptaki. A a może taki był zamysł? Tak, być może. Ona wygląda w tej chwili Toaleta jak... Toaleta dla ptaków. Ona wygląda w tej chwili Bo jak... Te jakoś... wredne ptaki jak widzą coś takiego zawsze bombardują. na rudera za pół bańki. Jeszcze nikt tam, przepraszam, się nie wysusiał. Bo mm -hmm. nadzór budowlany mówi, że nie. Mm -hmm. Cudowne. E, cudowne. Warszawa przebija, ale... Ale to, o tym opowiemy, bo nie mamy żadnych zdjęć. Słuchajcie, w Warszawie budują kibelek za milion 600. Ale, ale w łazienkach nie ale wiesz, to łazienka, musi kosztować. No to musi, Słuchajcie, Pałac Królewski, dajcie spokój. To o y, toaletach i jeszcze opowiemy. Na razie powiemy wam tylko To no, Łazienka w łazienkach, to świetnie brzmi. Bardzo dobrze, znakomicie. Mamy jeszcze parę innych historii. Przyznaję, Teraz... że to było tak prymitywne, że nawet się uśmiechnąłeś. No, widziałem u ciebie, że ty czasami próbujesz walczyć, żeby się nie uśmiechnąć, a niestety przegrywasz. Porek, tą walkę. Uśmiechnąłem no. się Krzysztofowi, to było bardzo zabawne. Tak. Pa. A propos wili i ich mieszkańców. Najpierw no pytanie. Tak. Czy ty wiesz, co to jest nic? Nic. Nic. Co tak. to jest? No nic. Mój drogi, to się najwięksi filozofowie nad tym mówili. A ja już odpowiedziałem <laughs> że oni Hegel, Sartre. Hmm. Chociaż ciebie najbardziej zainteresowałby Nicze. Mogli mnie zapytać. Też Każdy dawał jakąś definicję. Tam święty Tomasz Zakwinu mówił o tym, że jest nicość absolutna i nic względna. No nie, nie popisuj się. Nie popisuje się. Ja Ci tylko mówię, że to jest poważne zagadnienie filozoficzne, którego nie rozumiesz jako żywo. A czy ty wiesz, że co to jest nic absolutne? Wytłumacz, proszę. Nic absolutne to jest 6 milionów 631 tysięcy zł. Okej, okay, a to też od czarnka, czy nie? Nie, to nie. nie od czarnka, ale też od Państwa. Tak. Otóż jak ci powiedziałem, Heidegger, Hegel, Sartre, Święty Tomasz, oni wszyscy próbowali rozkminić, co to jest nic absolutne. Oczywiście w wersji ludowej nic to jest pół litra na dwóch. To wiadomo. Ale jest gość, a właściwie ona, kobieta, gościni, albo jak to się tam teraz mówi, osoba z macicą, która wie, co to jest nic. Krystyna i Janda. Dawno nie było jej w zasadzie. Będziesz się czepiał Krystyny i Jandy teraz? Nie, nie. Będę ją chwalił. Tak. Będę uchwalił za to, że odkryła, co to jest nic absolutne. Bo otóż Krystynę Jandę spytano, jak tam jej się żyje. No co ona generalnie powiedziała? To powiedz... ciężko. No. Właśnie tak powiedziała. Pani Krystyna, jak się pani żyje? Ciężko. No właśnie, tak, to, tak mniej więcej wyglądał. Ciężko, i ona dodała, że tam za poprzedniej władzy to jeszcze jakoś tam wspomagali jej działalność kulturalną i dawali pieniądze. Gdzieś to było, kurwa, no co teraz, kurwa, gdzieś to było. No ale niestety, to było i to się skończyło. Pani Krystyna, hmm, odkąd przyszła ta władza, słuchajcie, no to było, jest źle. No. Od momentu, kiedy władza się zmieniła, absolutnie nie ma żadnej pomocy. Raczej same przeszkody. Ojej. Matko Bosko. Same przeszkody ma. No i oczywiście zaczęli tę absolutnie nic nie dostaje, zaczęli sprawdzać. No i co wyszło? Że tam w 2018, jak tam pis, tam ledwo racz raczkował, to tam jej podrzucił tam 90 tysięcy. To wstyd, właściwie, nie? Z takim pieniędzmi. Panie, ale to kurwa niepoważnie. To nawet na chleb nie wystarczy do mrożenia. No ale nie, to komuś palcem, zera zapomnieli. No. Tak, ale później był tutaj bańka, tutaj bańka. I w związku z tym do zeszłego roku Fundacja Krystyny Jandy otrzymała 6 631 tysięcy złotych. Jak na absolutne nic, to powiem tak, piechotą nie chodzi. Ale widocznie pani Krystyna jest przyzwyczajona do innych stawek i, i ta, takiej po prostu e, uwłaczają. Bo musisz pamiętać, że dla artysty nic, to jest co innego niż dla Ciebie nic. No tak. Na przykład e, Maryla Rodowicz, Edyta Górniak. Wystąpiły w bo, koncercie charytatywnym. Tak, był koncert charytatywny tak. i powiedziały, że nic za niego nie wzięły. Nie, bo to dla Ukrainy było. A Okazało się, że wzięły pieniądze. Jak to? Ale to jest, ale to jest nic właśnie. Znaczy nie będziemy nawet mówić ile. Nie, bo to nie ma znaczenia. Powiedziały, no. że nie wzięły pieniędzy, że, że nie wzięły nic. nic. A wzięły tylko pieniądze, bo pieniądze dla prawdziwego artysty to jest nic właśnie. Rozumiesz? No tak. To jest prawdziwa odpowiedź na twoje początkowe pytanie. Czym jest nic? Nic... To, to jest, jest trochę forsy. To jest forsa ulotna. To jest nic. A. Liczy się sztuka. A, I no to ciekawe co mówisz. Pani Maryla Rodowicz i pani Edyta Górniak e, nie wystąpiły tam dla pieniędzy. Nie, one dla idei wystąpiły. Forsa była przy okazji. Pieniądze im przelano, one, ale one tam nawet nie Nie, ale Gdzie by ona zaglądała? Na konto. Słuchaj, nie wiem, gdzie zagląda, znaczy wiem. A może Krystyna też nie zagląda? Krystyna zagląda tylko do tej zamrażarki, gdzie ma chleb. No, nie zagląda to konto i tak zajrzy, mówi, o kurczę, sześć baniek. A co to jest za, za nic? No, a Maryla Rodowicz zagląda tylko do garnka i to nie jest żadna złośliwość, żeby tutaj nie było, że ja teraz szydzę. Co? No, 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 no. Maryla Rodowicz powiedziała, udzieliła wywiadu. No. I w tym wywiadzie no, najpierw opowiedziała o tym, że pis jest fatalny. Mhm. Nie lubi pisu. Później powiedziała, że nie lubi też telewizji publicznej. To lejko nie lubi. To ale chyba od, nie, od niedawna nie lubi tej telewizji publicznej, bo w, nie, wiesz, była tam w każdym programie, śpiewała, grała, tańczyła, film o niej robili. No ale dobrze, teraz już nie lubi. Ona Kassler lubiła, lubiła. No ale to dawno temu, a teraz uważaj, ona nawet nie lubi uważaj seksu. Uważa, że od seksu lepsze jest jedzenie. Wiem, co chcesz mi zrobić teraz. Wiem. Co? Chcesz mnie sprowokować, żebym wygłosił złośliwy komentarz, który zobrazowałby to, co powiedziałeś, ale ja tego nie zrobię, gdyż chcę zmieniać swój wizerunek. Dziękuję. Nie rób mi tego więcej. Nie wypuszczaj mnie. A ja ciebie nigdzie nie wypuszczam. Wypuszczę. Ja tego chciałem ci powiedzieć. Chciałem, żebymś Koniec. powiedział. No właśnie, żeby się coś koniec. wreszcie. Słuchaj, inny edukacja, program rządowy. Działalność edukacyjna, moja, wyedukowałem cię. Tak. Wiesz, teraz coś. Nawet nie program rządowy, a podatek po prostu, jaki uchwalono, ale zaraz. Ale to za chwileczkę o tym opowiemy może się napije w tym czasie czegoś. Dobra, napiszę czegoś. Napiłeś się? Napiłem. Smaczne było? Bardzo dobry. Eee, słuchaj, eee, zbiórki. O! jest pomysł, znaczy nie pomysł, no ustawa, żeby opodatkować zbiórki, co mhm. oczywiście jest z założenia, z natury i pod każdym względem obrzydliwe. No, ale wiesz, że tego nie będzie. Nie będzie, bo się okazało, że ludzie tego nie popierają. A no, mamy to dziwne. Niedługo, Ciekawe, czemu? niedługo wybory, więc nie można takich rzeczy robić. Tak, i dlatego pan premier ogłosił, że już tego nie będzie. Nie, 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 nie. To my tam zrobiliśmy to przez poniupy. Tak, Ale powiedzmy, bo być może ktoś nie wie. Ktoś wpadł na pomysł, i inni nie wyprowadzili go z błędu, że całkiem niezłą ideą byłoby opodatkować zbiórki internetowe. Dobry plan! A niestety żyjemy w kraju zbiórek. To znaczy, Polska jako państwo nie jest w stanie e, realizować tego, do czego. No my was też jest czasami namawiamy, żebyście się tam na tym. Tak. I niestety staliśmy się krajem zbiórek. Staliśmy się krajem ludzi, którzy muszą żebrać o to, żeby ich wyleczono, postawiono na nogi, żeby wyleczyć ich bliskich. I to jest straszne, jaką skalę to osiągnęło. My dzisiaj, już w zasadzie, się nie dziwimy, że jeśli ktoś ma problem duży, e, medyczny, zdrowotny, to wówczas ogłasza zbiórkę. My się nawet nie, dziwi nie, to nie dziwimy, że. Coś, co było kiedyś absolutnym wyjątkiem, stało się normą. To prawda. Normą. Jakby. Pewnie w tej sekundzie pojawiła się nowa zbiórka, a że minęła sekunda, to się pojawiła jeszcze jedna, i w tym momencie się pojawiła jeszcze jedna. Oczywiście są zbiórki śmieszne, żenujące na laptopa dla aktywistki, na Cinquecento, ale mimo wszystko, ale ogromna większość, ogromna tych, większość tak. tych zbiórek to są ludzie postawieni pod ścianą. W tym trzeba współczuć. Jeśli państwo, które nie realizuje swojej misji, przychodzi do takiej osoby i mówi: co? 20%. 30% też może być. Wyskakuj Uzbierałeś ten milion naprawdę na leczenie syna? No to tak. 200 tysięcy, 200 tysięcy dla nas. Mhm. A ty mówisz, ej, ale to wy powinniście tego mojego syna wyleczyć, tylko dlatego, że nie możecie, to ja zrobiłem zbiórkę. Rzeczywiście tak jest. Niemniej e, tu jest mhm. numer konta. E, I to jest straszne po prostu, że można wpaść na pomysł e, ale żerowania że się... na ludzkiej tragedii w taki sposób. Ty, Krzysztofie. Zakłada, że ktoś wpadł na pomysł. Tak. Nie. Moim zdaniem oni po prostu z głupoty to zrobili. Znaczy, nie wiesz, jak silna jest poselska i urzędnicza głupota. Ktoś tam powiedział: uściś tam, wiesz, jakoś tak, uściśnijmy te przepisy. No to zrobiono. A później się okazało, że w ten sposób niechcący wprowadziliśmy podatek od zbiorek. A, no to trudno. No Wyobraź sobie, że facet bez nogi na skrzyżowaniu zbiera do kapelusza. Ale I Ty państwu? mu wrzucasz 10 zł, a za nim idzie urzędnik i mówi, dwójka, dwa złote daj, 2 złote. Daj no jeszcze, kurwa, dwa złote. I on podchodzi do następnego samochodu, znowu 10 zł, a dobra. urzędnik... I powinniśmy mieć taki łańcuszek na tych skrzyżowaniach, że za każdym żebrakiem idzie urzędnik i... E, dobra, bo to coś za długo o tym mówisz. Ja wiem, do czego zmierzasz. E, dobra, no jak chcesz... Jest to program do śmieci i to jest oczywiste. Natomiast zawsze w takich momentach są ludzie, którzy chcą zbić na tym kapitał. Oczywiście. E, no więc się pojawił e, Sławomir tak, Mencen, który napisał na Twitterze tak. PiS chce łupić małe, chore dzieci, wprowadzając podatek od zbiórek karytatywnych. Wszystko się zgadza. Musisz sam zbierać pieniądze na leczenie dziecka, bo Państwowa Służba Zdrowia zawiodła? To podziel się zebraną kasą z państwem. Racja. Dziwi, że tylko Konfederacja była przeciwko tej ustawie. I słuchajcie, on już był w ogródku, już się witał z gąską, bo jaka to jest piękna historia. Cały Sejm, słuchajcie, przyjmuje ustawę, w którym no, ten cały bezduszny Sejm, oni tam zarabiają po 20 lat. A jedynie tysięcy. Konfederacja mówi stop. Stop, oni nie. Niestety parę godzin. Znaleźli później. się jakieś, znalazły się szuje, które, wiecie co, zrobiły? Sprawdziły. Toś, Kurze, to jest najgorsze, najgorsze, co ludzie to sprawdzają. Nie macie co w ogóle w życiu robić, tylko no. weryfikować wszystko. Od, no, tak, jest. Je, w ogóle kraj zbiórek i weryfikatorów. To jest, <laughs> opowiadamy wam fajną historię. Czy ona musi być prawdziwa od razu? Wszystko trzeba spieprzyć w ogóle tym weryfikowaniem. E, słuchaj, no i się... mija parę godzin. No i Słowo okazało, tak, przepraszam, zostałem wprowadzony w błąd. Konfederacja jako jedyna zagłosowała przeciwko poprawce wprowadzającej ten zbójecki podatek, a potem przez nieuwagę poparła całość <laughs> ustawy. Nic to nie zmienia w mojej ocenie sytuacji. Nie. Nic to nie zmienia. Nie. To znaczy, głosowaliśmy generalnie za ustawą wprowadzającą opodatkowanie zbiórek. A to nic nie się zmienia. Nic by nie dało. Nie, nie bo to jest, haniebne. To jest e, haniebne. Ja uważam w ogóle, że. E, Cały ten kraj jest właśnie przez nieuwagę, jak napisał słowo tak. i to jest Ale, piękny argument. Słuchaj, pamiętasz. Robisz tego? coś, a potem mówisz, okej, okay, a to przez nieuwagę. A pamiętasz imę o polski ład. No przez nieuwagę. Jezu, ile ja tam było tej awantury? Pół roku przez nieuwagę. Nie, wszystko to w ogóle wycofujemy. To było, ale to się Ostatnio nie Ostatnio PKP wprowadziło przez nieuwagę podwyżki, bo już muszą się wycofać, bo się okazało, że podwyżki nie zostały dobrze przyjęte. Bo <grym> no, podwyżki nie zostały dobrze przyjęte, to prawda. A przy tym zresztą są fajne, bo ludzie przynajmniej mogą sobie pisać śmieszne rzeczy, że na przykład za 29 zł, to tanio w sumie, można kupić bilet z Łodzi do Gdyni. Ale tylko pierwszą klasą, bo drugą klasą jest znacznie drożej. <grym> No tak, generalnie y, kocham ten argument, że zrobiliśmy coś przez nieuwagę. Dajcie nam rządzić, tak. daj, głosujcie na nas, bo my, tylko my możemy ten kraj pozbierać do kupy, a potem się okazuje, że przez nieuwagę głosujesz odwrotnie, to jest hey. Co to będzie, jak oni przez nieuwagę zaczną głosować nad ważniejszymi sprawami? Był ostatni u mnie poseł Lewicy, który był Przez nieuwagę. <laughs> <laughs> Przyszedł nieroztropny gość. <laughs> I on przez nieuwagę zaczął wygłaszać sądy na temat. No, on przez nieuwagę różne rzeczy mówił. Tam musiałem go trochę prostować. Nie, nie, nie wiedział biedaczyna, że Konkordat jest wpisany do konstytucji. No, ale wiesz, jak to jest. Chce się wypowiedzieć na temat Konkordatu, ani czytam, ani Konkordatu, ani konstytucji. Trochę słabo. No, ale dobra. Ja nie o tym. On chciał powiedzieć o mieszkaniach. No, chcą chcą tam tych burżujów, co mają duże mieszkania, jakoś tak dosolić. No, my chcą, żeby. No, to ja pytam, ale co wy chcecie zrobić? Tym, żeby było tak, lepiej, żeby było. No ale konkretnie to, co chcecie, no to on nie wie. Bo przez nieuwagę ktoś kupił dużo mieszkań i teraz powinien płacić. A podatek. czy te domy od czarka, na przykład? Czy co, co szósty musisz jakoś tam podatek od niego? Obłacić? Tak, jak dostaniesz szósty dom, Szóstą willę czy szósty zamek? Tak, tak? Tak, to musisz już wtedy nie, to już płacisz. To kiepsko. To... A ile dostałeś na razie od Czarnka, bo ja jeszcze nic. No jeszcze nic, ale już tak. Panie ministrze, nie, żeby było teraz, nie wiecie. To, panie ministrze, my pana bardzo lubimy. Nasz pomysł, że on chce zamek królewski na kolegium edukacji imienia... imienia kardynała Wyszyńskiego i Zygmunta III Wazy. A, ja, a mnie wystarczy zwykła willa pod miastem. Może być w mieście, w zasadzie wolę w mieście. I cztery, i cztery kawalerki na wynajem. <laughs> gdzie się edukowane dzieci muszą e, spać. Oczywiście, będę na no. e, Dobrze, słuchaj, a propos nieuwagi. E... Mamy coś jeszcze, bo ja mam mnóstwo ciekawych Tak, historii. ale wiesz, jest, jest no, pewna nieuwaga, wystąpiło u Kazimierza Bacinkiewicza. Przez nieuwagę la, la. wziął ślub kiedyś. I... Przez nieuwagę się rozwiódł. Ale, przez ale... nieuwagę wziął ślub. Z... Nie, wszystkie problemy zaczęły się od ślubu, powiedzmy. Tego sobie drugiego. To był początek, początek katastrofy. I uważam, że on powinien móc powiedzieć przed sądem, że to przez nieuwagę, bo skoro tak Taki argument w przestrzeni publicznej działa i przez nieuwagę można uchwalać prawo w Polsce, to dlaczego nie można przez nieuwagę wziąć ślubu i się potem z niego wyplątać? Facet biedny, znaczy biedny, biedny. Jak się okazało, później biedny. No, teraz już biedny. Wziął ślub z młodą laską, znaczy młodszy od niego. No a potem się okazało, że to nie jest taka wielka miłość. Facet jest po 60, ona ma 40 lat i on jej płaci teraz cały czas alimenty. Znaczy właśnie nie do, mają dzieci, że? To skazany za, za, za to, to, że nie płaci. No właśnie, nie może że płaci, skoro nie płaci. No nie, nie płaci, bo on mówi, że nie ma. Oni mu zliczowali rower, nawet słuchajcie, rower, rower. Nawet rower już nie. Ma. Ale Fadzec... są miejskie, Fadzec... przecież rowery. Ale na miejskim rowerze triatlonu nie wygrasz. On... A to by był, wiesz, jakby stanął tak do walki. Na, jak to się nazywa? Na V? Nad czym? Nad czym? Na V, na tyle V ten, te, te rowery się nazywa. Dobra. No dobra, na, na, na rowerem miejskim, no nieważne, no tak, rzeczywiście. No, to byłaby jakaś nowa jakość w triatlonie, w każdym razie nie, słuchajcie, ta historia ma same dna, że się tak wyrażę, bo to jest denna zupełnie historia. Najbardziej denne jest właśnie to, że on płaci na nią ciągle te alimenty. Znaczy A płaci. właściwie nie płaci tak. Ale ma płacić. I <noise> Powinien płacić. On nie wie dlaczego. Ja się z nim zgadzam. Dlaczego on ma płacić na, na kobietę w sile wieku, z którą nie ma nic wspólnego. Która mogłaby pójść do pracy. Tak, no ale ona uważa, że nie mogłaby. Dobra, dość. Mhm. Najfajniejszy, znaczy, przepraszam, nie, bo w sumie nie, nie chcę się z niego nabijać za, za, za bardzo. Tylko troszkę. już ci nie wyszło, znaczy już możesz. <słuchaj>, Słuchaj, ale najstraszniejsze w tym wszystkim, albo najfajniejsze jest to, że on został skazany nie na grzywnę, albo by jej nie zapłacić. No bo nie ma. Bo nie ma, ale na 120 godzin prac społecznych. I teraz a, a, wymyślcie, a, ale... co powinien robić Kazimierz Marcinkiewicz w ramach prac społecznych. Doradzać. Cutrykowi za darmo na przykład. <słuchaj>, Słuchaj, ale powiedz mi jedno, to teraz. Ona się nakarmi tymi pracami społecznymi? Nie. No bo skoro on jej nie płaci, a karą jest to, że będzie miał prace społeczne, to jaką ona będzie miała z tego. O, on koszt? ma płacić? No ma płacić, ale nie sąd, ma z czego. Ale sąd mu kazał płacić. No powiedzieli mu płacić, on powiedział, dobra, ale nie mam. Ale jak nie będziesz płacić. To... 4,5 chyba, czy tam 5 tysięcy miesięcznie teraz ma płacić? Tak. Na nią. Chodzi mi o to, że jakby te prace społeczne, on powinien wykonać w takie. Ty sposób... na dziecko wychodzi, wiesz, sądy dają na dziecko po 1000, 1500 zł. No ale ona jest starsza kobieta. Ona jest duże dziecko w ogóle, tak się zachowuje, więc no. to, to, to ja dlatego pasuje. Dlatego trzy razy tyle dostaje albo cztery. On powinien wykonać takie prace społeczne, które da się spieniężyć w pewien sposób, żeby było dla niej. Na przykład? Co powinien robić? Zbierać truskawki na przykład powinien. No w, w styczniu może, w lutym może być kiepsko. Kurczę, no cokolwiek może zbierać. Jak pan zarabia na życie? Nie Widzisz, kurwa... Ale pieniądze powinny Śnieg. do niej trafić. Znaczy, nie chcę, żeby tak się wydarzyło, tylko mówię, że jakby to żadna cyz dla niej, że on będzie miał pracę społeczną. Dobra, nieważne. Ehm... <grym>, to sobie chłopak, słuchajcie, nie, to musi zostać. Słuchajcie, chłopak się nagadał, noga Tak, możemy spokojnie przejść do następnego tematu. Zagranicznego. Miało być międzynarodowo, to będzie międzynarodowo przenosimy się do Stuttgartu. Wow, miasto fajnie. w Niemczech. Mercedes. Owszem, ale my chwilowo nie o motoryzacji. Właśnie się ugryzłem w język. O motoryzacji. O tym, jaka ona jest potworna. Przeciwko motoryzacji właśnie protestowała Luisa S. i Janikes. Jak oni... protestowali? No, jak zawsze, jak to aktywiści klimatyczni, bo oni są z zawodu aktywistami. Blokowali. Aktywistami drogę. klimatycznymi, tak. Zablokowali drogę. Mhm. Bo oni y, mieli takie transparenty, że tam y, oszczędzaj ropę. No tak. To by chodziło o to, żeby chodzić pieszo, a nie tam. A nie w... No i oni w ogóle zajmują się generalnie protestowaniem przeciwko zmianom klimatycznym, walczą ze śladem węglowym oraz z nadmiernym zużyciem paliwa. No tacy są bardzo zaangażowani. No ale ponieważ on trochę przesadził w tych protestach, media nie piszą jak, no ale został oskarżony, a ona była świadkiem, no to dostali wezwanie do sądu. W Niemczech takie rzeczy się zdarzają. O ja wiesz. No. widzę, jakby w Polsce próbowali aktywistów klimatycznych przed sąd po, postawić. To... A wizę by zostawili. Dostaliby odszkodowanie aktywiści mhm. klimatyczni. No w każdym razie za to, że policja jest taka niesympatyczna. No dobra, ale poczekaj, bo tam stało się inaczej. Oni nie przyszli, wyobraź sobie, na rozprawę. Jak to? Może nie mieli samochodu? Nie, nie mogli przyjść, bo byli akurat na Bali. <śmiech> <śmiech> Polecieli na Bali. Bild, to jest taka wredna niemiecka bulwarówka. Napisali, że 140 tysięcy litrów paliwa zużył ten samolot, jak ich tam wiózł na to Bali. Jaki On... to ślad klimatyczny. Jaki to ślad medyczny. I oni słuchaj... Węglowy, przepraszam. Nie mogli. Oni tak. 7,9 tony dwutlenku węgla wyliczyli. Tyle zużyli. No ale no. oni pewnie e, na pokładzie samolotu uświadamiali innym pasażerom, że to jest złe. Uświadamiali im również, że oni powinni lecieć pierwszą klasą. Jak dotrzydziesz do tu... ludzi, nie, którzy nie, lecą nie samolotem, ekonomii, nie będąc nie? w samolocie. No oczywiście. Więc e, pewnie mieli jakiś transparent i mówili, no, to, więc, e, nie latajcie więcej z tym samolotem, tak. znaczy z powrotem tak. jeszcze, a potem już nie. <laughs> hmm. to, no i bardzo mnie to rozbawiło, zwłaszcza nazwa. Nazwa jest ostatnia generacja tej organizacji. Jak sobie pomyślałem. Czy nie będą się rozmnażać? Nie, pewnie nie, dobrze. Ale, ale, ale ostatnia <laughs> generacja takich cwajaków. Nie, to jest obietnica w zasadzie. Tak. Ostatnia generacja. No, dobrze. Co my tu jeszcze mamy? Coś za, co zagranicznego. Słuchaj, no oczywiście, że coś zagranicznego. Gerard Depardier. O Jezu, to jest cudowne, historię mówzę. Tak, Gerard Depardier. Otóż w 2013 roku przeprowadził się do Rosji gdyż we Francji wprowadzono zbyt wysokie podatki. Faszyzm. No faszyzm. a teraz się zorientował, że w tej Rosji to tak w sumie nie jest tak fajnie. Nie. E, no i chciałby wrócić do Francji i ubiega się o status uchodźcy. Trzeba <laughs> <laughs> nie dostać status uchodźcy psychiatrycznego moim zdaniem. Naprawdę, wiesz? I to wszędzie, właściwie w dowolnym ośrodku leczenia. Mhm. No alkoholizm to ciężka choroba strasznie na mózg. Tak. E, liczymy, że pan Gerard zostanie przyjęty jednak. <grymne> Francuzom życzymy źle, w związku z tym mogą sobie przyjąć Gerarda Depardieu. Niech sobie go biorą. To na koniec historyjka o panu Robercie, a zwanym również przez niektóre gazety Robertem Anackim, okay. prawa ręka Jarosława Gowina, byłego wicepremiera. No człowiek bardzo światowy, biznesmen, dla którego Warszawa to za mało. I otóż on przez nieuwagę, to tak się zdarza, jak wiadomo, przez nieuwagę został jakiś czas temu radnym uważaj Gorzowa. O. To, to zadupie to jest jednak y, dla niego obelga. Mhm. Dlatego on... Znaczy, powiedz od razu mieszkańcom Gorzowa, że tak nie uważasz. Ja to, tak nie uważam. Że Ja generalnie, tak widocznie uważa. Ja, skoro... Mało tego, mój, mój, mój syn chrzestny mieszka y, w tym zadupiu. Ja, ja cię bardzo, Misiek, pozdrawiam serdecznie. Wiem, że oglądasz. No, ale to nie moja wina, Słuchaj, że to jest straszne zadupie. No i co z tym y, Anackim? Robert Anacki został radnym Gorzowa. Tak. Temu. I jak były te tam zdalne głosowania, to on czasem brał udział ale powiedział dość, od 30 marca to on się zeszłego roku oczywiście to on się tam nie pojawił no, no i oni mówią mu odejmij mandat może w tym czasie nie pojawiał się również na jakichś podkomisjach jakby, na podkomisji myśleli, że jest w Gorzowie a w Gorzowie myśleli, że jest na podkomisji z w każdym razie ja uważam, że on słusznie nie chce oddać tego mandatu tak. tak, bo wiesz, bo on mówi, bo on myśli tak, jest, że on jest bardzo rozczarowanym człowiekiem. Wszyscy wiedzą, że mandaty należy przyjmować. To a on jest stara tak, zasada, a nie oddawać. No. A on mówi, ja jestem bardzo rozkojarzony. Ja przez nie uwagę mógłbym jakoś głupio zagłosować, dlatego wolę się tak. w ogóle nigdzie nie pojawić, żeby mnie nie kusiło. Ale znowu najgorsi są ludzie, którzy weryfikują, bo znowu, czy to taki problem, że on tam się nie pojawia, przecież jakby się pojawił... pojawiało. Czy tylko... coś się w Gorzowie złego stało tak. przez to, że ten człowiek się nam nie pojawił? No, to przestańcie to... ludzie wszystko weryfikować. Jest też problem, czekać. nie wiem, czy słyszałeś no, z tym doktorem Adamem Pabisiem. Tak? O facet, to jest historia. To facet, idzie, sam koniec. facet idzie do telewizji. Jest doktorem. Jako doktor idzie no, do telewizji, opowiada. Ładnie, z wdziękiem, dobrze się prezentuje, tak. dobrze się go słucha, idzie do radia, tak, występuje generalnie w mediach i, ludzie, I mówią, ludzie mówią: Wow, mamy dobrych lekarzy w Polsce! I znowu ktoś zaczął weryfikować, wiesz? I, i nagle i się wyszło? okazuje. No, że gość nie jest lekarzem, że zmyślił Uf. sobie wykształcenie, że jest oszustem, że sprzedaje jakieś tam lipne aparaty słuchowe za dwa razy więcej, że no, wymyślił sobie jakąś gazetę, nie gazetę. No, zmy, polski Leonardo DiCaprio, złapnie jeśli potrafisz, wiesz, wszystko jest fałszywe tam. Ale czy trzeba było naprawdę to weryfikować? I teraz kogo te media mają zapraszać? No właśnie, teraz jako lekarzy wezmę tych dwóch. No. więc jakby było fajnie, e, kręcił się biznes Aha. wszystkim, facet odprowadzał podatki. E, czy ty i... czy nie sądzisz, przepraszam, że my kiedyś powinniśmy ich pokazać? A zobacz, jak oni wyglądają. <laughs> no, <laughs> to ten w czapce na... jest, no wiesz. Sury. Bo tu zimno strasznie. E, A ten drugi <laughs> sen siedzi i ogólnie coś robi. Ja. ja byłem w trakcie speech'u, Robert. Ja, przepraszam, ale on nie był zbyt ciekawy. No tak, ale chciałem powiedzieć tym wrednym dziennikarzom, przestańcie wszystko weryfikować, bo tak się dalej nie da pracować. Odwalcie się od niej! Przestańcie ją krytykować! Nie da się tak pracować. Słuchajcie, zapamiętajcie. Widla dla nas, Zamek Królewski dla niego. Tak, tak ma być. A wy się tam... Tak. Adam Pabiś po prostu przez nieuwagę zapomniał y, t, zrobić tego wykształcenia. No, ale no, miałby też... je, gdyby nie, nieuwaga. Oczywiście, że bardzo bysty człowiek, jak widać. No, i przez nieuwagę tak wszystko się źle potoczyło. Przez nieuwagę zrobiliśmy ten odcinek, w związku z tym pora skończyć z tym. Dziękujemy. Do zobaczenia. Pa.